Mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Temat uczuć i emocji jest na tyle istotny w uzależnieniu, że wracam do niego po raz kolejny. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak funkcjonuje mechanizm nałogowego regulowania uczuć. W moich poprzednich filmach zwracałem uwagę na to, że głód alkoholowy jest związany z uczuciami i emocjami. Alkoholik manipuluje swoimi uczuciami po to, żeby czuć cierpienie i żeby stworzyć sobie okazję do napicia się. Rozpoznawanie, nazywanie i radzenie sobie z własnymi uczuciami odgrywa więc ogromną rolę w utrzymaniu trzeźwości, pracy nad głodem alkoholowym. Istotne jest też to, że zaburzenia, uszkodzenia emocji są powiązane ściśle z chorobą alkoholową. Trzeba skupić się na wszystkich zaburzonych przez alkoholizm sferach, w tym sferze emocjonalnej, sferze wolitywnej, czyli naszych decyzji, naszej woli, oraz sferze poznawczej, czyli w jaki sposób postrzegamy siebie i świat, w jaki sposób myślimy. Związek pomiędzy naszymi uczuciami, a tym jak myślimy, jak reagujemy, jak działamy, a więc sferą poznawczą i sferą wolitywną, jest dosyć jasny do zobrazowania. Nasze uczucia decydują o tym, w jaki sposób będziemy działać. Jest to wzajemna zależność. Wyobraź sobie, że jesteś w ciemnej ulicy i widzisz naprzeciwka osobę, która niesie jakiś długi, ciemny przedmiot. Zależnie od tego, jak to zinterpretujesz, czyli jak będą działały twoje funkcje poznawcze, możesz pomyśleć, że jest to strzelba lub kij baseballowy. Wtedy to, w jaki sposób interpretujesz to wydarzenie, spowodują twoje działanie. Możesz być sparaliżowany ze strachu. Ta myśl, ta emocja będzie wpływała na twój stan wolitywny, na twoją wolę, na twoją decyzję. Z kolei, jeżeli sobie pomyślisz, że ta osoba niesie wędkę, twoje zachowanie może być zupełnie inne. Emocje właśnie mogą wpływać na twoje myślenie, na twoje działania, na podejmowanie twoich decyzji. Nie muszę nikogo przekonywać, że każdy z nas chce czuć się dobrze, chce być szczęśliwy. A więc do naszego funkcjonowania tego prawidłowego, naturalnego niezbędne jest to, żebyśmy mieli tak zwany dodatni bilans emocjonalny, czyli żeby nasze emocje były bardziej pozytywne niż negatywne, żeby tego, co jest dobre, było u nas więcej. Jeżeli uważnie oglądałeś moje poprzednie filmy, to wiesz, że emocje nadają nam impuls do działania. To one powodują, że mamy tą parę w gwizdku, że mamy naładowane akumulatory. Mówię tutaj o bilansie emocjonalnym. Możesz go porównać do akumulatora w samochodzie. Do prawidłowego działania jakiegokolwiek urządzenia potrzebny jest zarówno plus, jak i minus. To właśnie bilans emocjonalny, by normalnie żyć i rozwijać się, potrzebujemy uczuć tych zarówno przyjemnych, jak i nieprzyjemnych. Potrzebujemy dwóch biegunów. Analogia z akumulatorem jest tutaj dosyć ważna. Dlaczego? Zwróć uwagę na to, żeby cokolwiek działało elektrycznego w samochodzie, potrzebujemy również masy. Jeżeli nie podłączymy masy, a więc będziemy mieli wyłącznie minus, negatywne, nieprzyjemne emocje, to urządzenia nie będą działały. Podobnie jest z ludźmi. Powinniśmy być podłączeni do masy. Powinniśmy mieć więcej przyjemnych emocji, uczuć, a więc nasz bilans emocjonalny powinien być pozytywny. Inaczej nasze funkcjonowanie będzie zaburzone. Pójdźmy dalej z tym porównaniem z akumulatorem w samochodzie. Akumulator jest doładowywany przez naszą jazdę. Jeżeli coś nie będzie działało, jeżeli będzie uszkodzony alternator i doładowywania nie będzie, to samochodu nie uruchomisz. Podobnie jest z ludźmi. Jeśli nie będziemy dostarczać sobie uczuć i emocji, nasze życie emocjonalne wyjałowi się. A jeżeli nie będzie bilansu emocjonalnego pozytywnego, czyli emocji pozytywnych i uczuć pozytywnych nie będzie więcej niż tych nieprzyjemnych, nasze funkcjonowanie również będzie zaburzone. I w przypadku samochodu mamy tylko jedno wyjście. Możemy uruchomić samochód z kabli rozruchowych, a więc w sposób sztuczny. Porównaj działający alternator z naturalnymi sposobami na dostarczenie sobie przyjemnych emocji, które są niezbędne po to, żebyś działał, żebyś był sprawny. Alkohol działa jak kable rozruchowe. Po pewnym czasie może okazać się, że nie ruszysz bez nich. To alkohol sztucznie będzie dawał tobie napęd do działania, sztucznie będzie wpływał na twoje emocje. A co może być twoim alternatorem? Ludzie robią różne rzeczy, aby poczuć się lepiej. Spotykałem się z innymi ludźmi, malują, chodzą na spacery, kopią działkę. Te wszystkie działania człowieka możemy podzielić na dwie grupy. Poprawiamy swój nastrój, bilans emocjonalny przez jakieś twórcze zachowanie albo przez kontemplację, czyli podziwianie otoczenia, czytanie poezji, oglądanie obrazów. Jednak zawsze wymaga to od nas pewnego wysiłku i wdrożenia nawyku. Tak jak wspomniałem, w miarę uzależnienia alkohol staje się naszym kablem rozruchowym. Jest jedynym dostępnym środkiem do poprawy samopoczucia, a przynajmniej do radzenia sobie z cierpieniem.
Jeśli będziesz wielokrotnie ładował akumulator, to spowodujesz, że stracisz swoje umiejętności. Coraz częściej zostaniesz w garażu, zamiast jeździć na dłuższe trasy i doładowywać akumulator w naturalny sposób. Tak powstaje pierwsze ogniwo, pierwszy etap mechanizmu nałogowego regulowania uczuć. Nauczyłeś swój akumulator nie korzystania z długich jazd, a wyłącznie z kabli rozruchowych. Stopniowo coraz więcej skupiasz się na tym, żeby je do tego samochodu podłączyć. Nigdzie się bez nich nie ruszasz. I wtedy powstaje drugie ogniwo tego mechanizmu, bo koncentrujesz się na tym, żeby mieć przy sobie cały czas te kable, mieć przy sobie alkohol. Koncentrujesz się na swoim piciu i na alkoholu. Jest on tobie niezbędny, szczególnie wtedy, kiedy masz poczucie winy, kiedy myślisz o sobie źle. W konsekwencji dochodzi do tego, co dzieje się z osobą, która siedzi bardzo długo w domu bez pracy, bez zajęcia. Kiedy po chociażby tygodniowej przerwie wyjdziesz na ulicę, przejeżdżające obok auto może ciebie wystraszyć, bo może być zbyt głośnym albo zbyt wysokim dźwiękiem. Wtedy pojawi się lęk i myślenie, że w sumie, kiedy siedzisz w domu, jest źle, ale jeżeli wyjdziesz na ulicę, jest jeszcze gorzej, głośniej. Tak samo z alkoholem jest źle, bo masz wtedy powód, żeby czuć się winnym, żeby źle o sobie myśleć. Ale jeżeli alkoholu nie ma, to jest jeszcze gorzej. Jesteś coraz bardziej nerwowy, pobudzony, wybuchowy. Jedynym sposobem na wyciszenie jest kolejny kieliszek, czyli te wspomniane kable rozruchowe. W ten sposób zamyka się błędne koło picia. Masz mało bodźców naturalnych, żeby poczuć się lepiej. Nie ruszasz się nigdzie bez tych kabli rozruchowych. A nawet kiedy wychodzisz na zewnątrz, kiedy podłączasz te kable, też jest źle. To wszystko jest wzmacniane przez alkohol, który ciebie oszukuje. Przecież on tak naprawdę jest dostępny od ręki. Działa bardzo szybko. Uśmierza przykre stany. Pozwala poradzić sobie z poczuciem winy. Obniża lęk, bo jest zawsze przy tobie jako twoja deska ratunku. I stopniowo twoje życie waha się pomiędzy cierpieniem i ulgą. Wracając i podsumowując to porównanie z alternatorem. Zaczynasz jeździć na krótkich trasach tak, że akumulator nie ma możliwości się naładować. Tak w skrócie działa mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Za mało? Subskrybuj mój kanał oraz zapraszam na stronę www.prointra.pl. Zapraszam też do kontaktu w celu umówienia indywidualnej sesji.